22 marca wspominamy błogosławionego Mariana Góreckiego, prezbitera i męczennika. Marian urodził się 2 maja 1903 roku w Poznaniu. W wieku 6 lat rozpoczął naukę w szkole podstawowej, a później kontynuował ją w szkole handlowej i renomowanym gimnazjum. Jako 17-letni chłopak przerwał naukę i zaciągnął się do wojska w czasie wojny w 1920 roku. Po powrocie ze służby wojskowej kontynuował naukę, a maturę zdał w wieku 20 lat. Następnie wstąpił do seminarium duchownego w Poznaniu. Pełnił tam m.in. funkcję ceremoniarza. 1 lipca 1928 roku w wieku 25 lat przyjął święcenie kapłańskie. Pracował najpierw w parafii świętego Mikołaja w Lesznie, następnie jako prefekt w seminarium nauczycielskim w Koźminie i w Olszynie. Był też kapelanem harcerzy. W 1933 roku Marian został przeniesiony do diecezji gdańskiej. Tam objął posługą duszpasterską Polonię. Pracował jako prefekt tamtejszych szkół polskich, a w latach 1934-36 był kapelanem pomocniczym wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Tam też posługiwał harcerzom. Pasjonowało go harcerstwo. Był lubianym i cenionym duszpasterzem młodzieży. Poświęcał jej wiele czasu. Nie szczędził też własnych pieniędzy na organizowanie wycieczek czy innych prac duszpasterskich. Już w tym czasie od dawna był obserwowany przez Niemców. Aresztowano go 1 września 1939 roku. W czasie przesłuchania był bity i maltretowany. Następnego dnia przewieziono go do organizowanego wtedy obozu Stutthof. Mariana oskarżano, że w kościele gromadził broń. Bardzo cierpiał w czasie przesłuchań, był dotkliwie karany, ale się nie ugiął. Na początku 1940 roku został ukarany za śpiewanie kolęd. Później skierowano go do kompanii karnej, gdzie spotkał znajomych kapłanów. W Wielki Czwartek 21 marca 1940 roku uczestniczył we mszy świętej celebrowanej w Wielkiej Konspiracji. Na niej przyjął komunię świętą, a następnego dnia w Wielki Piątek został rozstrzelany w lesie w pobliżu obozu. Przed śmiercią wyszeptał słowa przebaczenia wobec prześladowców. 13 czerwca 1999 roku papież święty Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym w grupie 108 męczenników II wojny światowej. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, błogosławionego Mariana, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.